Oglądają Państwo wieczorne wiadomości Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, zapraszam. Aby taka właśnie piękna pogoda w szerokim tego słowa znaczeniu przyświecała Polsce, polskiemu społeczeństwu, Zjednoczonej Prawicy i polskiemu rządowi na ten cały czas najbliższych lat urzędowania. Tego Państwu z całego serca życzę. Prezydent Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia nowego gabinetu premiera Morawieckiego. Zero tolerancji dla nieprzestrzegania tych surowych zasad dotyczących obostrzeń i zasad współżycia społecznego związanych z przestrzeganiem DDM-u, czyli dezynfekcji, dystansu i maseczki. Zero tolerancji. Minister zdrowia i szef policji ogłaszają nowe restrykcje. Bez maski ani kroku. Kiedy tam trafiłem, nie czułem się tak dobrze, a dwa dni temu czułem się wspaniale, lepiej niż 20 lat temu. Więc nie pozwólcie wirusowi dominować, nie pozwólcie przejąć mu kontroli nad waszym życiem. Don't let it dominate, don't let it take over your lives. Nie dajcie się COVID-owi. Donald Trump wychodzi ze szpitala. W specjalnych okolicznościach wybuszonych przypadkami zakażenia koronawirusem wśród niektórych ministrów w ogrodach Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda dokonał dziś zaprzysiężenia nowego gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. W nowym rządzie w roli wicepremiera pojawił się Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości był jedynym przedstawicielem rządu, z którym prezydent Andrzej Duda, wręczając mu nominację, wymienił uścisk dłoni bez rękawiczki ochronnej. Rekonstrukcja rządu nie jest w naszym państwie codziennością i dlatego zapewne jest ważnym momentem, który mam nadzieję spotkał się dzisiaj z tą piękną pogodą na dobry omen. Na to, aby taka właśnie piękna pogoda w szerokim tego słowa znaczeniu przyświecała Polsce, polskiemu społeczeństwu, Zjednoczonej Prawicy i polskiemu rządowi na ten cały czas najbliższych lat urzędowania. Tego Państwu z całego serca życzę. Ta data dzisiaj w jakimś sensie jest znamienna, dlatego że to prawie tydzień, to prawie rok od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych, od czasu, kiedy Zjednoczona Prawica odniosła drugie spektakularne zwycięstwo wyborcze z rzędu, osiągając samodzielną większość parlamentarną i biorąc w swoje ręce odpowiedzialność za polskie sprawy. Odpowiedzialność za polskie sprawy na najbliższe 4 lata, a jestem przekonany, że wielu w naszym kraju wierzy w to, że na znacznie dłużej, po skutecznych rządach poprzednich 4 lat. Bez maski ani rusz minister zdrowia Adam Niedzielski i komendant główny policji Jarosław Szymczyk ogłosili dziś nowe restrykcje wymierzone w osoby, które nie noszą masek tam, gdzie obowiązuje ich nakaz. Od teraz wobec nich ma być stosowana zasada zero tolerancji. Mimo tego, że od długiego czasu staramy się przekonywać wszystkich, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, jak ważne jest stosowanie środków prewencyjnych w postaci maseczki, w postaci zachowania dystansu, jak ogromne znaczenie ma przestrzeganie obostrzeń, które są wprowadzane systematycznie w czasie, to jednak niestety mamy do czynienia z tym, że nie zawsze te obostrzenia są przestrzegane, nie zawsze te normy współżycia społecznego, bo ja już tak traktuję noszenie maseczki, są przestrzegane przez wszystkich. Dlatego razem z panem komendantem chcemy ogłosić politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania tych surowych zasad dotyczących obostrzeń i zasad współżycia społecznego związanych z przestrzeganiem DDM-u, czyli dezynfekcji, dystansu i maseczki. Przenosimy się za granicę. Po 4 dniach pobytu w szpitalu wojskowym w Waszyngtonie z powodu zakażenia koronawirusem. W poniedziałek wieczorem Donald Trump został z niego wypisany. Trump ostentacyjnie pozbył się maseczki i wezwał Amerykanów, żeby nie pozwolili zdominować się COVID-owi. Paulina Blińska.
Po trzech dniach spędzonych w szpitalu imienia Waltera Reeda pod Waszyngtonem, Donald Trump wrócił do Białego Domu. Wokół stanu zdrowia amerykańskiego prezydenta krąży wiele plotek, jednak jak zapewnia sam pacjent, jego samopoczucie jest bardzo dobre. Właśnie wyszedłem ze szpitala Waltera Reeda i to było coś naprawdę wyjątkowego. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy i ja dowiedzieliśmy się wiele o koronawirusie. Jedno jest pewne, nie pozwólcie, aby was zdominował, nie bójcie się go, pokonacie go. Don't be afraid of it. You're gonna beat it. We have the best. Mamy najlepszy sprzęt medyczny, najlepsze leki, jakie opracowaliśmy ostatnio i zamierzamy go pokonać. Kiedy tam trafiłem, nie czułem się tak dobrze, a dwa dni temu czułem się wspaniale, lepiej niż 20 lat temu. Więc nie pozwólcie wirusowi dominować, nie pozwólcie przejąć mu kontroli nad waszym życiem. Lekarze wskazują, że choć większość pacjentów wymaga specjalnej opieki medycznej i dłuższego pobytu w szpitalu w przypadku zakażenia koronawirusem, Donald Trump jako głowa państwa ma zapewnioną specjalną opiekę w Białym Domu, która umożliwia jego szybkie wyjście ze szpitala. Co więcej, według medialnych przekazów prezydent poddany został specjalnej terapii na COVID-19, w tym podano mu eksperymentalny lek. Jako lekarz medycyny ratunkowej nie wypisałabym ze szpitala pacjenta, który nadal otrzymuje lek Remdesivir 4. Szczególnie kogoś, kto był prawdopodobnie tak samo chory jak prezydent Trump. Mam na myśli to, że prezydent jest inny niż reszta z nas. Większość z nas nie ma dostępu do całodobowej zdrowotnej opieki domowej. Więc dla niego może to być bezpieczne w sposób, który nie byłby dostępny dla reszty z nas. To jednak nie ekstremalna terapia i sam powrót Donalda Trumpa do Waszyngtonu przykuł uwagę opinii publicznej, zwłaszcza demokratów. Kamery zarejestrowały, jak prezydent wchodząc po schodach odwrócił się i z wyraźną satysfakcją zdjął maseczkę w otoczeniu kilku osób. O skomentowanie zachowania Donalda Trumpa pytano m.in. Joe Bidena, kandydata Partii Demokratycznej na prezydenta. Prezydent został dziś wypisany ze szpitala i przewieziony na pokładzie Marine One z powrotem do Białego Domu. W pewnym momencie wchodził po schodach i zdjął maskę wraz z innymi ludźmi, których widzieliśmy w pobliżu. Widział pan to? Słyszał pan o tym? Jak pan na to zareagował? Cóż, mam nadzieję, że prezydent przeszedł już przez tę chorobę. Wydaje się, że idzie mu całkiem nieźle i przekaże odpowiednią lekcję Amerykanom. Sprawa maski ma znaczenie, ona jest ważna, bo ratuje życie, zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby. Podobnie jak dystans społeczny, jedyne o czym słyszałem to były tweety, w których prezydent mówił, że nie ma się czym przejmować. A jest wiele rzeczy, którymi powinniśmy się przejmować. 200 tysięcy osób zmarło. Donald Trump zapewnił, że zamierza wziąć udział w drugiej debacie prezydenckiej, która ma odbyć się 15 października. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Ponownie o polskich sprawach. Profesor Ryszard Legutko w imieniu eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości złożył dziś w Parlamencie Europejskim wniosek o odwołanie niemieckiej polityk Katrin Barley z funkcji wiceprzewodniczącej tego gremium. Pretekstem do złożenia wniosku była skandaliczna wypowiedź Barley w niemieckim radiu publicznym, w której zasugerowała, wtedy wyraziła się, że zagłodzenie Węgier i Polski pozwoli wymóc na obydwu krajach przestrzeganie praworządności. Oczywiście według kryteriów ustalonych w Berlinie, Paryżu i Brukseli. Brak mi słów, gdy słyszę, jak niemiecka wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Barley mówi o zagłodzeniu państwa członkowskiego, po czym bezczelnie zabiera głos w parlamencie i mówi o wartościach. Brak mi słów, pani przewodnicząca, gdy słyszę, jak niemiecka prezydencja mówi o sprawiedliwości i praworządności. To może najwyższy czas, żebyście państwo zadeklarowali wypłatę należnych Polsce reparacji. Zagłada 6 milionów polskich obywateli, grabież polskiego majątku, zrównanie z ziemią Warszawy, eksterminacja elit polskich i brak mi słów, gdy w trosce o demokrację nie szanujecie demokratycznych rządów w Warszawie. Trybunał Konstytucyjny odroczył o tydzień wyrok w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Ustawa w obecnym brzmieniu ogranicza przywileje emerytalne funkcjonariuszy i pracowników komunistycznego aparatu represji. Magdalena Bałkowiec.
Trybunał Konstytucyjny dziś po raz trzeci badał sprawę ustawy dezubekizacyjnej z 2016 roku. Orzeczenie w tej sprawie zapadnie 13 października. Dziś podczas rozpatrywania sprawy przed Trybunałem odbyła się demonstracja przeciwników odebrania czy zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom i pracownikom aparatu represji PRL. 90% albo 99% ta ustawa dotknęła ludzi, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego z zwalczaniem opozycji, zwalczaniem ruchów demokratycznych. Ona w 90% dotknęła ludzi, którzy większość swojego życia zawodowego pełnili w III Rzeczpospolitej. Tutaj dzisiaj byli między innymi osoby, które tylko rok, dwa lata, niektórzy nawet dwa, trzy miesiące pracowali w organach bezpieczeństwa państwa w tamtej Rzeczpospolitej, a kilkanaście lat, czy nawet 20 parę pracowali w tej. Trybunał zajął się sprawą po raz pierwszy w połowie lipca na wniosek Warszawskiego Sądu Okręgowego. Zaś miesiąc później przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego odpowiadali na pytania sędziów Trybunału. Ustawa, o której mówimy, nie jest ustawą represyjną, nie pozbawia nikogo środków do życia, tylko wprowadza elementarną sprawiedliwość, tak aby te osoby, które pracowały nawet przez moment w aparacie represji, komunistycznym aparacie represji, nie miały przywilejów emerytalnych, ponieważ są one nienależne za pracę właśnie w strukturach, które służyły obcemu państwu. Taka argumentacja nie przekonuje jednak tych, którzy zaczynali swoją drogę zawodową tuż przed wyborami czerwcowymi w 1989 roku. Ustawa obejmuje osoby, które pełniły służby od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. Rozpocząłem służbę 1 czerwca 1989 roku. Jak ktoś się uczył historii, to wie, że kilka dni później były półwolne wybory. A od 12 września pracował już nowy rząd pod przywództwem Tadeusza Mazowieckiego. Zarówno ja, jak i osoby starsze, które wcześniej pracowały w PRL-u, tworzyliśmy podstawowe zręby policji, tej nowej policji w nowej rzeczywistości. Byli funkcjonariusze i pracownicy aparatu bezpieczeństwa PRL objęci ustawą domagają się indywidualnego rozpatrywania każdej sprawy. Ta ustawa nie traktuje wszystkich jednakowo. Zawiera generalny zapis, że jeżeli ktoś pracował w UB czy SB, to nie powinien mieć owych przywilejów emerytalnych. Natomiast każda osoba ma możliwość odwołania się indywidualną ścieżką, jeżeli uznaje to za niesprawiedliwe. Jeśli to udowodni, to oczywiście może dochodzić swoich praw. Problem polega na tym, że te środowiska gremialnie, jak można zauważyć, protestują, odwołują się od polskiego prawa. W latach 1944-1989 tysiące Polaków zostało zamordowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało skazanych na długotrwałe więzienie, a miliony były poddane różnym formom represji. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Przed siedzibą resortu rolnictwa protestowali dziś przedstawiciele kilku organizacji rolniczych. Domagają się rolnicy wycofania ustawy nazwanej Piątka dla Zwierząt i sprzeciwiają się nominacji na szefa resortu Grzegorza Pudy. Rolnicy zapowiedzieli kolejne protesty w Warszawie. Są zakłady mięsne, które de facto z dnia na dzień będą musiały zostać zamknięte ze względu na to, że tylko zajmują się ubojem na cele religijne. Nie ma naszej zgody na niszczenie polskiego rolnictwa. Tak jak powiedział Michał, jutro stanie cała Polska, będziemy blokowali drogi, a za tydzień, 13 października, spotykamy się w Warszawie na Placu Trzech Krzyży, żeby zacząć kolejny protest i apelować do tych senatorów, żeby podjęli mądre decyzje dla Polski, mądre decyzje dla polskich rolników. Ponownie przenosimy się za granicę. W pierwszym po zatruciu Nowiczokiem wywiadzie udzielonym popularnemu dziennikarzowi internetowemu Jurijowi Dudziowi, Aleksiej Nawalny, lider rosyjskiej opozycji, po raz kolejny oświadczył, że za próbą jego otrucia stoi prezydent Rosji Władimir Putin. Czuję się dużo lepiej od momentu otrucia. Czy nie masz żadnych problemów z poruszaniem kończynami? Drżą mi ręce, widać to dobrze, kiedy na przykład piję wodę z butelki. Z każdym dniem czuję się jednak lepiej. Pracuję z fizjoterapeutą. Dziś zaczął mnie uczyć żonglować, więc za jakiś czas zobaczysz, jak żongluję. Jeżdżę na monocyklu i wyciągam królika z kapelusza.
To może zabrzmieć trochę dziwnie, ale najlepszym opisem mojego otrucia byłoby posłużenie się postacią Dementora z Harry'ego Pottera. J.K. Rowling pisze, że kiedy Dementor cię zabija, to nie jest to bolesne, ale twoje życie po prostu się kończy. Otrucie nie było bolesne, ale przytłaczała mnie świadomość, że umrę. To dość trudne do wyjaśnienia. Do otrucia doszło w hotelu. Jego skutki odczułem dopiero 3 lub 4 godziny później. To bardzo długo. Gdybym to wypił lub zjadł, to w 30 minut straciłbym przytomność. Trucizna mogła być na moich ubraniach. Mogłem zdjąć koszulę z wieszaka. Właściwie to ona mogła być wszędzie. Moja wersja wydarzeń jest taka, że otrucie zostało dokonane przez pracowników FSB lub służb wywiadowczych na polecenie Władimira Putina. Chcę jeszcze polecić Państwu nowy odcinek programu Koniec Systemu. Zaprasza autorka Dorota Kania. W czwartek, 15 października, Sąd Okręgowy w Gdańsku zadecyduje, czy wystawa stała opracowana przez profesora Pawła Machcewicza, profesora Rafała Wnuka, doktora Janusza Marszalca i doktora Piotra Majewskiego wróci do Muzeum II Wojny Światowej, czy nie. Wystawa była tak skandaliczna i wypaczająca historię, że została zmieniona przez obecne kierownictwo muzeum. I właśnie o tym będzie dzisiejszy Koniec Systemu, w którym także powiemy o Muzeum Westerplatte i odnalezionych obrońcach. Pora na sport. O sportowych wydarzeniach dnia porozmawiamy z Rafałem Kacprzakiem. Witaj, Rafale. Witaj, Ryszardzie. Witam Państwa. Dobry wieczór. Nasza nastolatka Iga Świątek przed życiową szansą. Polka zagra dziś jeszcze wieczorem z Włoszką Travesin. To jest zawodniczka niżej notowana. Jeżeli Idze udałoby się zwyciężyć, znajdzie się w półfinale wielkosztabowego turnieju French Open. Ta sztuka udała się do tej pory tylko jednej Polsce. Było to bardzo dawno temu, a dokonała tego Jadwiga Jędrzejowska w 1937 i 1939 roku. Tak. Co z Igą dzisiaj? Jak oceniasz jej szanse w tym spotkaniu? Oceniam szanse Igi Świątek naprawdę bardzo wysoko. No czekamy na jej ćwierćfinałowe starcie z Włoszką Martiną Trevisan. Obie zawodniczki wyjdą na kort dopiero wtedy, gdy swoje spotkanie zakończą Diego Schwartzman i Dominic Thiem, ale obaj dżentelmeni nie chcą zejść z kortu. Trwa to naprawdę bardzo... Tak, niezwykle zacięte to spotkanie. No a cóż, jeżeli chodzi o Igę Świątek, każdy zdobyty punkt zadziwia cały tenisowy świat. Zawodniczka Legii Warszawa, granicy multitytułowa zawodniczka. Ona rozniosła wręcz numer jeden kobiecego tenisa, Simonę Halep. Rozniosła nie tylko ją, ale też poprzednie rywalki w drodze do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Ma na korcie gra tak, jakby miała wszystko pod kontrolą. Imponuje nie tylko siłą i skutecznością, ale przede wszystkim, co najważniejsze, prezentuje cierpliwy, dojrzały, wyrachowany i pełnowymiarowy tenis. Na każde mocne zagranie jej rywalki Iga Świątek odpowiada jeszcze mocniejszym returnem, co sprawia, że rywalki po prostu no, nie wiedzą, co tak naprawdę zrobić na korcie. A co z kobiecą chimerycznością, zapytam się teraz. Poddała. Co z kobiecą chimerycznością? Kobiety bywają zmienne na korcie. Układa się i nagle przechodzi mecz z zawodniczką niżej notowaną i się nic nie klei. Mam nadzieję, że to nie scenariusz, który dzisiaj Iga przećwiczy z Travesin. To, co powiedziałem parę sekund temu. Iga Świątek naprawdę gra bardzo dojrzały tenis i mimo młodego wieku, mimo 19 lat na korcie czuje się wręcz rewelacyjnie. W tym roku w ten French Open wydaje mi się, że będzie takim bardzo przełomowym, jeżeli chodzi o karierę Igi Świątek. Z Włoszką Martiną Trevisan powinna sobie poradzić nawet w dwóch setach. Jeżeli awansuje do półfinału, będzie z jej kolejną rywalką będzie niespodzianka turnieju Argentynka Nadia Podorowska. Też zawodniczka w zasięgu. Niżej notowana i również jest w zasięgu. Oczywiście, na razie skupmy się tylko i wyłącznie na starcie. A jeśli tak, to znaczy, Włoską, że Iga jest o krok od wielkiego finału. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Czekamy na dzisiejszy występ. Piłka nożna. Tutaj koledzy z naszej realizacji już nam podsunęli zdjęcia, pewnie bez powodu, z naszym młodym, obiecującym zawodnikiem Lecha Poznań. Cieszymy się z wyjaśnieniami. Chodzi o Jakuba Modera i Michała Karbownika. Obaj trafili do Brighton Hove Albion. Dziś ostatni dzień tej transferowej karuzeli. Jeżeli chodzi o tego pierwszego, to został najdroższym piłkarzem w historii PKO Ekstraklasy. Lech Poznań za swojego zawodnika otrzyma blisko 11 milionów euro, co jest oczywiście najdroższym transferem w historii naszej Ekstraklasy. W dodatku do klubu z Wielkopolski mają trafić kolejne bonusy i ma zagwarantowane 10% od kolejnego transferu. W przypadku Michała Karbownika kwota była już
już o połowę niższa. Legia za swojego zawodnika otrzymała niecałe 6 milionów euro, ale także w umowie znalazły się bonusy i 10% od kolejnych transferów. Obaj zostali jednak od razu wypożyczeni do Lecha i Legii, tak więc ten sezon zakończą w polskiej ekstraklasie. Lech, miejmy nadzieję, jak najdłużej zagra w Lidze Europy i dopiero od przyszłego sezonu obaj młodzi nasi zawodnicy będą walczyć na Wyspach, a kontrakty 4-5 lat. Liczymy na to, że chłopacy rozwiną się w najlepszej, jak niektórzy twierdzą, lidze piłkarskiej świata i to dokona się również z pożytkiem dla naszej reprezentacji. Na koniec kolarstwo, trwa wielki wyścig Giro d'Italia i bardzo równa, dobra jazda na ostatnich dwóch etapach, trzech etapach Rafała Majki. Takim kolarskim żargonem powiem, że Rafał Majka prezentuje bardzo dobrą nogę na tym tegorocznym Giro d'Italia. Dobrze podaje. Dobrze podaje. Czwarty etap, tym samym ostatni odcinek na Sycylii. Kolarze mieli dziś do przejechania górski etap o długości 140 km. Oczywiście po drodze był jeszcze jeden ciężki podjazd, a potem chciałoby się rzec, że już z górki na pazurki do samej mety. I na finiszu nie brakowało emocji. Fantastyczny pojedynek, a o losach wyścigu zadecydował dosłownie 1 cm. O zwycięstwie musiał zadecydować fotofinisz. Sędziowie uznali, że najszybszy okazał się Francuz Arnaud Demar przed Petarem Saganem i Davide Bellarinim. Myślę, że dzisiaj Słowakowi, za ten sezon Słowakowi można mu wręczyć taką nagrodę pocieszenia, bo cały czas gdzieś przegrywa o centymetr, a to 2 centymetry, tak. Widzimy, że powiedzieć, że błysk szprychy, to tak jakby nic nie powiedzieć. To prawda, ale wracając do Rafału, trzymał swoją wysoką lokatę z szansami na atak. Ty powiedziałeś, że dzisiaj kolarze na Sycylii jeździ po górkach. Prawdziwe góry to dopiero przed nimi. Tak jest. Alpy i Dolomity i bardzo liczymy, że Rafał tam zaatakuje. Rafał Majka prezentuje naprawdę bardzo dobrą formę. Każdego dnia podkreśla, że czuje się coraz mocniejszy. Liderem jest Portugalczyk João Almeida z Dekenik Quickstep. Rafał Majka utrzymał 11. lokatę i stratę minuta 28, tak więc cały czas jest w zasięgu o jak najwyższą lokatę w Giro Italia. Bardzo ci dziękuję, Rafał, za dzisiaj. Dziękuję państwu. O 19:00, proszę państwa, zapraszamy na partię dziennikarskiego pokera. Dziś spotka się z państwem Tomasz Sakiewicz. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.